Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 154 odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak wiemy, nadal jestem jeszcze tutaj koło tej kopalni, gdzie były te mglaki. Dalej zbieram wszystko jak popadnie. Absolutnie nie mam pojęcia, gdzie może być klucz, żeby się tam dostać do środka. Nie wiem, czy ja go powinienem dostać z jakiegoś questa, czy skąd. Ale nie widzę tu ani klucza, ani żadnego takiego... ani żadnego jakiegoś miejsca, obiektu, gdzie mógłbym wejść z czymś w interakcję. Nie, nic tu nie ma. Żadnej opcji, żeby się tam dostać. Nie wiem, co tam może być. Klucza też jakoś nie potrafię się doszukać. Były tu co prawda te tekst... te książki, ta, która wie, ale... poza tym nic więcej tu nie ma. Dobra. Ruszamy na Skellige. I to bynajmniej nie do Cerys. Chociaż może jak... Chociaż może jak już tam porobię wszystko, to pójdę i do Cerys, żeby zakończyć z nią wątek ściągania pomocy. Wiadomo, ten wątek nie odpali nam jeszcze niczego, dopóki nie zrobię wszystkich trzech części. Dopóki nie porozmawiam z Cerys, z Krachem, z Myszoworem. Muszę porozmawiać właśnie z całą trójką, żeby zaliczyło mi samego tylko questa za Skellige. No a potem jeszcze muszę... załatwić Zoltana i resztę do pomocy, więc... jeszcze mamy naprawdę dużo, dużo rzeczy do ogarnięcia. Dobra, trzeba szybko znaleźć jakąś łódkę. No tutaj widzę, że tu mam, jak tu jest jakaś łódź, więc teleportujmy się tutaj. Rozczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się. Dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Cili w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie Mgieł. No dobra. Zaraz będziemy na Skellige, więc ciśniemy. Jaka pogoda! Więc ciśniemy ze wszystkimi możliwymi questami, tajemniczymi miejscami, znajdźkami, wyścigami i innymi tego typu rzeczami. Ostatecznie kończymy Skellige, stąd prawdopodobnie już nie wyjdę, aż tego Skellige nie będę miał zrobionego, całego. To idziemy dalej. I tu gdzieś powinna być łódka. Przynajmniej z tego map, z tego co mi mapa pokazuje, to gdzieś tam powinienem mieć łódkę zostawioną. Dopłyńmy do niej, wsiadajmy. Teraz wam coś pokażę. Właśnie Geralt płynie, a jednocześnie popija wodę. Chyba Geralt Mistrz. O, jakiś quest tu jest. A ten tu czeka. Zamać go na karminy ryby.
tyle, jeśli chodzi o piratów. Ktoś mógł stracić tu dorobek całego życia. Część towarów ocalała. Może właściciel zechce wypłacić znaleźne uczciwemu znalazcy? O, fajnie by było. Skrzynia nie wygląda na roztrzaskaną przez sztorm. Ktoś rozwalił ją toporem. Znak klanu Brockfar. Okej, fajny quest. Zostawimy go sobie na podglądzie. Jak tylko się uda, to będziemy dalej go wykonywali. Na razie płyniemy szybko zeksplorować to wszystko. Zaczynamy ekstremalną eksplorację z Kelige. No, po drodze będę miał tą wiochę. Na razie ciśniemy z ekstremalną eksploracją. Pogoda jest trochę do dupy, muszę przyznać. Leje, wieje, jest zimno. To trochę jak w rzeczywistości. Wypij sobie coś, Geralt. Mineralka, bardzo dobra. Mineralka zawsze spoko. Jak tam? No dobrze, płyniemy dalej. Lekka korekta kursu. I płyniemy. Zobaczymy, co też nam handlarz da za ten miecz. Może jakieś expy dostaniemy czy coś. No mamy 26 level, a ja wymagam... Ja potrzebuję 20 chyba tam 9. No, 29, żeby ulepszyć ten ekwipunek. Ale spoko, 29 level, no to jak już będę miał 29, to będę miał naprawdę sporo różnych ulepszeń. Bo tam nasza postać już chyba też na 28 będzie miała odpowiednio przerobiony build. Sprawdźmy, jak to tam będzie wyglądać. Tu jest 30, a tu jest 28. No na 28 będziemy odpalać drugi większy mutagen, ten zielony. Oho. Dokładnie tak. Większy zielony będziemy odpalać. A do tego czasu będziemy ładować tutaj w skupienie. Trening siłowy. Tutaj natomiast w stopienie pancerza będziemy szli do końca. Dobra, damy radę. Tylko musimy dużo miejsc mocy znaleźć. To na pewno nam pomoże ulepszyć naszego Geralta. Trzeba też będzie ogarnąć kwestie tych, jak to się nazywa, eliksirów i miksturek. Żeby i olei, żeby Geralt po prostu w tym starciu z Gonem miał tą najlepszą jaskółkę. Ona tam ma 5 ładunków, z tego co pamiętam. Jeżeli chcecie, żebym nagrał to w momencie, jak będę to ulepszał wszystko, to dajcie znać, czy właśnie chcecie szukanie tych wszystkich roślinek, czy nie. Bo jeżeli nie, no to wiadomo, ja zrozumiem, nagram to gdzieś poza YouTube'em, jak szukam tych roślin, a na YouTube wrzucę tylko sam proces przetwarzania tego i ulepszania tych eliksirów. O, to pielce. Ale ich tu jest.
Dobra. Wszystkie topielce sprzątnięte. Wypłyń, Geralt, bo troszkę się ci dostało. Troszkę kończy ci się powietrze, nie wiem, czy zauważyłeś. Dobra, nurkujemy znowu, płyniemy. O, mistrzowskie narzędzia i sztaba srebra. Dobra, to było przydatne. Dzięki temu będę mógł zrobić sobie w przyszłości lepszy miecz. Okej. To miejsce nie było takie złe. Miał przynajmniej tą srebrną sztabę. Jak pamiętamy, ostatnio miałem problemy ze znalezieniem właśnie sztabki srebra. Niespecjalnie miałem możliwość jej znalezienia czy kupienia. No dobra, gdzie teraz? Co, na tą wyspę mam popłynąć? Nie, tu jeszcze coś jest i na tej wyspie też. Ale dobra, najpierw zakręt o 90 stopni na prawo. I gdzieś tu powinno być jakieś ciekawe miejsce. Obstawiam, że to oczywiście też będzie kontrabanda. Czyli pierdyliard różnych rzeczy Geralt ze sobą będzie wiózł, żeby móc to potem wszystko i tak posprzedawać i zarobić kupę forsy. Kuźwa, on będzie najbogatszym wiedźminem w historii. No i jeszcze to jajo potwora bardzo bym chciał zdobyć, tylko nie za bardzo wiem, z czego mógłbym je zdobyć. Musiałbym sobie, nie wiem, wygooglować, gdzie właśnie dropi jajo potwora, żeby móc ulepszyć sobie rzeczy ze szkoły wilka. Myślę, że ulepszony set ze szkoły wilka będzie wyglądał trochę lepiej, no bo ten podstawowy wygląda tak trochę jak gówno, jeśli mam być szczery. Bełtów też chyba nie lubią. Nasza łódź chyba idzie na dno. Chociaż nie, jeszcze nie idzie. Szkoda, że nie można jej naprawić. Byłbym w stanie poświęcić nawet jedne z narzędzi czeladniczych w tym momencie, żeby naprawić się. Wow. Żeby naprawić tą łódź. Ona chce ukraść kontrabandę. Dobra, płyniemy. Szybko, 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 Geralt. Taki średni łup, jeśli mam być szczery. Dobra. Tu jest jakaś wyspa, na tą wyspę popłyńmy i zmieńmy łódkę, bo ta może nie dotrzymać dopłynięcia do tej wyspy. Więc odpalaj tą motorówkę, Geralt, i płyniemy. Ciekawe, co tam będzie.
No pamiętajmy, że jeszcze na 30 levelu mamy questa Tajemnicza Wieża, którego też warto sobie zrobić. Ogólnie to jest fajny quest w tej wieży, pamiętam go. Bo też świetnie się bawiłem przy robieniu tego questa. Aczkolwiek, tak jak mówię, musiałbym doekspić trochę Geralta. No ja nie ukrywam, że kiedy ostatni raz przechodziłem Wiedźmina, to na trochę niższym poziomie, w sensie na niższym levelu był Geralt i trochę się musiałem namęczyć z zrobieniem tej wieży. I też bardzo dużo grindowałem, bo po prostu nie chciało mi się robić całej tej eksploracji, przez co no Geralt po prostu był na chama trochę ekspiony po prostu zwykłym zabijaniem potworów. Nasz piracki okręt idzie na dno. Czy na tej wyspie będzie coś ciekawego? Miejmy nadzieję. No, łódki zadokowane jakieś tutaj widzę, więc może coś ciekawego się tutaj znajdzie. Dróżka powinna nas zaprowadzić na szczyt tych gór. Więc zobaczmy, co tam też może być takiego. Wow, ej, Geralt, halo, wskakuj. No, idziemy. Na razie to widzę dużo wspinania się. Wygląda mi to trochę jak miejsce mocy, jeśli mam być szczery. Raczej nie będzie tam dużo miejsca na jakąś walkę czy na coś takiego. Więc chyba raczej miejsce mocy. Nie, ukryty skarb. Gryf? O, w mordę, archegryf! O, w dupę! Odwrót! Uciekaj, Geralt! Uciekaj! Odwrót! No dobra, tak sobie pewnie do tego podszedłem. Myślałem, że to będzie jakiś zwykły potwór, ale nie. Tutaj siedzi naprawdę mocna bestia, więc na razie nie. Na razie ta wyspa nie. O, no, przyznaję. No to już wiem, dlaczego tu jest tyle łodzi. Bo po prostu większość pływających tutaj osób zapewne nie przeżyła spotkania. Przypływających tu osób zapewne nie przeżyła spotkania z tym archegryfem i zostaje po nich same łodzie. Swoją drogą, ten świat jest wystarczająco duży na moje oko, żeby można tu zrobić niezłe MMO w tym. W sensie ta plansza jest wystarczająco duża na całkiem niezłe MMO. Tutaj naprawdę byłoby co robić, gdyby na przykład te potwory się respiły, gdyby tu były jakieś questy, coś tego typu. I gdyby to gracze mieli możliwość działania. W sensie, że to oni by wpływali na wszystko, na gospodarkę i tak dalej. To ta plansza jest naprawdę wystarczająco duża, żeby tutaj świetnie się bawić przez wiele, wiele godzin. Szczególnie gdyby usunąć znaczniki szybkiej podróży z tak wielu miejsc i skłonić graczy do trochę większego poruszania się po świecie. To naprawdę byłby świetny pomysł, żeby tą planszę zaadaptować na potrzeby MMO. Szczególnie, że są MMO, które mają mniejsze plansze, o dziwo, i sobie dobrze radzą. Tutaj podejrzewam, że tu może coś być. Pewnie jakiś zatopiony statek albo coś tego typu. Echidny. Aha. Dobra. Stój, Geralt.
Okej, wyszliśmy z kombatu. Coś się tutaj buguje. Coś się buguje tutaj kombat, bo jak słyszycie... Teraz nie ma kombatu. O czym świadczy muzyka. Po prostu wystarczy słuchać muzyki i wtedy będziecie wiedzieli, czy coś wam... ten kombat, tą walkę nabija, czy nie. O co chodzi, że nie ma kombatu, jest kombat. Po prostu chodzi o to, że to jest... Po pierwsze to są spajki, to potężne, nie wiem od czego. Nie wiem też o co moja łódka znowu zahaczyła, że znowu jest uszkodzona. Ale o co chodzi z tym, że jest kombat? Po prostu to jest pojęcie... Właśnie z MMO, że... Nasza postać na przykład, kiedy rozpoczynała walkę, kiedy była... To od momentu, kiedy była w walce, wchodziła po prostu w tryb walki i... W tym czasie na przykład nie mogła sobie usiąść, jeść czegoś albo pić i tak dalej, żeby nie regenerować sobie w nieuczciwy, że tak powiem, sposób HP. Które tak jak Geralt to robi, jeśli mam być szczery. I dopiero albo po oddaleniu się od potwora, albo po jego zabiciu, ten tryb się wyłączał. Nasza postać znowu miała... wyłączał. I nasza postać znowu miała możliwość swobodnego... A cholera. Regenerowania sobie HP i tak dalej. Niestety czasami powstawał tak zwany combat bug. Kiedy to nasza postać, mimo że oddalała się od miejsca walki, albo już nie walczyła, to nadal miała ten kombat zablokowany. I wtedy była naprawdę lipa, bo na przykład mogliśmy przemierzyć cały kontynent, a nasza postać nie była w stanie na przykład usiąść i czegoś jeść, albo tego typu rzeczy. Wszelkie właśnie takie akcje poza walką były zablokowane. W Wiedźminie ten problem jest jeszcze większy, ponieważ jeżeli tutaj zablokuje wam się combat bug, jeżeli zrobi wam się combat bug, to nie jesteście w stanie zasejwować gry w tym momencie. Ja miałem taką sytuację raz, kiedy... kiedy był właśnie quest z koronacją Cerys, combat bug powstał mi dużo, dużo wcześniej i tam chyba całe dwa odcinki leciałem na combat bugu, którego nie obczaiłem, że ja go mam, bo właśnie nie słuchałem muzyki. No i efekt był po prostu taki, że musiałem potem nagrywać bardzo dużą część materiału jeszcze raz, bo właśnie
materiał poszedł się krzaczyć. Z racji tego, że po prostu nie byłem w stanie zasejwować. Żeby po prostu nagrać potem następne części materiału. Ja wiem, część z was to by najchętniej chciała, żebym wtedy zaczął odpalił streama. I żebym po prostu cisnął na bieżąco, albo żebym nie wyłączał kompa, tylko w tle, żeby mi się konwertowało. Nie. Albo najlepiej, żeby mi się w tle konwertował materiał. A ja bym na przykład szedł do pracy, potem bym wracał i konwertował dalej materiał. I kompa bym nie wyłączył chyba przez miesiąc. Dobra, płyniemy dalej. Niestety nasza łódka jest poważnie uszkodzona, więc fajnie byłoby dopłynąć do jakiegoś miejsca, gdzie będę mógł wziąć następną. Bo niestety, ale te łódki psuje w zastraszającym tempie. Problem jest taki, że tu nie mam za dużo takich miejsc, chociaż nie, chwila, tu jest przystań. Płyńmy zatem do tej przystani i wymieńmy sobie łódkę na inną. I w tej przystani też zakończymy sobie ten odcinek, ponieważ jest on już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z trzeciego Wiedźmina, gdzie popłyniemy dalej i dalej będziemy starali się eksplorować, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.